Jest 19:30. Michał Adamczyk, witam Państwa i zapraszam na wiadomości. 100% gwarantuję, że te wartości będą bronione. Wyborcze gwarancje Prawa i Sprawiedliwości. Żaden pedofil nie schowa się ani w kurii, ani w żadnej partii, ani w Sejmie. Kolejne ataki na Kościół. Nie chodzi o walkę z pedofilią, im chodzi o walkę z Kościołem, o walkę z religią. To najwyższa kumulacja możliwa w grze Eurojackpot, 390 milionów, została podzielona na dwóch szczęśliwców. Rekordowa wygrana w Polsce. Nie chciałabym tak dużych pieniędzy, bo nie wiedziałabym, co z nimi zrobić. Pewnie bym oszalała. Obroń swoje prawo. Pod takim hasłem Prawo i Sprawiedliwość prowadzi kampanię do Europarlamentu. Pod tymi słowami super nowoczesne technologie w takiej skali nie pojawiły się jeszcze nigdzie w Europie. Nowe studio wiadomości przygotowali światowej sławy graficy i kompozytorzy. Start naszego programu w nowej odsłonie już jutro, oczywiście o 19:30. Aleksandra Marciniak. Wizualizacje 3D, zmieniona scenografia i najnowocześniejsze technologie. Nowe studio wiadomości to techniczna awangarda wśród programów newsowych. Innowacyjna technologia, z tym w niewielu miejscach do tej pory można było się spotkać, a już na pewno w żadnym dzienniku. Mamy do czynienia po prostu z kawałkiem fajnej, nowoczesnej takiej szkoły designu. Trochę miks tego, co się robi w Europie i tego, co się robi w Ameryce. Zadbaliśmy o każdy szczegół. Oprawę graficzną i muzykę przygotowali twórcy wielokrotnie nagradzanych filmów. Muzykę do nowej oprawy wiadomości stworzył kompozytor muzyki do gry Wiedźmin przy akompaniamencie sekcji dętej blaszanej. Starałem się stworzyć muzykę hybrydową, czyli po części muzykę orkiestrową, symfoniczną, klasyczną, znaną jakby z wcześniejszych odsłon wiadomości, ale jednocześnie musi mieć ten nowoczesny pazur. Podobnie jak nowa oprawa graficzna, wirtualne okno i tak zwana rzeczywistość rozszerzona da widzom poczucie wejścia w inny wymiar. Dzięki światowym technologiom dziennikarze będą mieli różnorodne możliwości prezentacji danych i interakcji z grafiką. Dla prezenterów wiadomości to także spore wyzwanie. Podstawowa emocja jest taka, że bardzo się cieszę. A druga, że już nie mogę się doczekać. Sama chciałabym jako widz zobaczyć efekty. Nowa czołówka, nowa oprawa, nowa formuła. Widzowie zobaczą jutro o 19:30. Naprawdę wspaniały efekt i zapraszam wszystkich. Aleksandra Marciniak, wiadomości. Przypomnę, że jutro startujemy w nowym studiu o 19:30. Proszę koniecznie być z nami.